Stała na peronie na stacji CES-2. Piękna jak Evita Peron, jak super nowoczesna lokomotywa, przy której byłem jak dyszący parowóz. Zapytałem, cześć, czytałaś o psie, który jeździł koleją? Czytała. Lubiła to co ja, semafor, ciuchcie, Trainspotting. Ruszył pociąg zwany pożądaniem. Pierwsza randka w Warsie, druga w Sawie, trzecia w Krakusie. Potem ślub, zdjęcia na torach i przez 9 miesięcy pociąg towarowy. Urodził nam się syn. Cieszy go czarnonoga Ciuciu. Mówił na niego Pendolino.